Pierwszy obiad, który widziałaś, Józefino, to on ci pasował. Te brokułki, te ziemniaczki, tak? Co tam jeszcze jest? Zobacz teraz. I teraz powiedz mi to, co teraz tam było. Co to jest? Ziemniaki, fasolka. Fasolka, tak. Teraz kalafior i brokuł. Brokuł, o, dobrze. Teraz weź sobie podjedz tego. Nałóż sobie na talerz, ile czego chcesz. Usiądź i powiedz mi, który z produktów jak smakuje. Jak smakuje zielony, ten brokuł na przykład? Dobry. A jak smakuje fasolka? Bardzo dobra. Ziemniaczki? Też ja lubię ziemniaki. Super. Tam jeszcze Maciej przyniósł jajko sadzone. Chcesz spróbować? Ja, nie. Nie? Dobrze, to nie bierzesz, nie ruszasz tego. Dobrze. Jak już się najesz tak dosyta, że będziesz najedzona, to mi powiedz. A teraz smakuj sobie. Chodzi mi o to, żebyś odczuwała te smaki. Mhm. Czujesz przyjemność z tego jedzenia? No, uważam się tak. Dobrze. Jak już się dobrze najesz dosyta, dużo zjedz, nie żałuj sobie teraz. Dzisiaj masz dyspensę, możesz się najeść na full, aż poczujesz się taka zmęczona, taka słaba. Najedz się, a później postaram się, żeby to wszystko było dobrze. Mhm. Już pojadłaś, tak? Dobrze, chcesz popić to jakąś kawą, kompotem albo herbatą, czy coś? Czy... Wodą popijam. Wodą, dobrze. To jest woda smakowa, to jest żywa woda. Słyszałeś o tej żywej wodzie? Mm-hmm. Myśmy ją badali. Ona świeci, taką energia srebrzysta. Mm-hmm. I teraz widzisz tą energię. Jest ona taka srebrzysta? No tak się iskrzy. Iskrzy się, właśnie, dokładnie. Bo on, to jest żywa woda. I jak teraz ją pijesz, ona... wchodzi do ciebie, wypełnia cię na wszystkich poziomach. Ty stajesz się taka mocna, potężna. Czujesz potężną moc, energię w sobie. Dobrze. Teraz już się napiłaś i teraz wychodzisz spod tego namiotu i zaczynasz być coraz lżejsza. Jesteś tak lekka jak piórko i zaczynasz się unosić do góry. Coraz wyżej i lecisz w stronę chmur. Widzisz z góry Wille Marysin, widzisz las tutaj, góry i jesteś coraz wyżej, jesteś teraz pod samymi chmurami i teraz w tej chwili wchodzisz w te chmury, jesteś w chmurach, dookoła ciebie jest mgła, nic nie widzisz dookoła, tylko mgłę. Powiedz, jakiego koloru jest ta mgła, biała, szara czy jakaś inna? Biała. Bialutka, taka jak typowe białe chmurki, tak? Tak. Dobrze, teraz Józefino, momentalnie wynurzasz się z tych chmur i jesteś nad chmurami. Jesteś nad chmurami, czyli stoisz bosymi stopami na chmurach. Delikatnie dotykasz ich i widzisz chmury z góry, a tobą jest niebo i słoneczko. Powiedz mi, czy te chmury z góry to tak wyglądają jak z samolotu, czy jakoś inaczej? Właściwie tak samo. Tak samo, dobrze. To teraz unosisz się coraz wyżej, tam w oddali widzisz najwyższą górę świata. To jest taka góra, która wystaje z tych chmur i jest cały szczyt ośnieżony, bo to jest najwyższa góra, więc tu są wieczne śniegi, a sam czubek jest równo ścięty jak stół i wielkości ten placyk jest stołu. Ty teraz dolatujesz, stajesz bosymi stopami na szczycie tej góry. Weź tak wyobraźnie, poruszaj prawą nogą, czy ten śnieg jest sypki, czy on jest jakiś zbrylony, zrodzony. Czy gładki. Gładki, jest dobrze. Ty nie czujesz zimna, mimo że bosymi nogami stoisz, tu nie czujesz zimna, nic, jest ci ciepło, bardzo wygodnie. Powiedz mi, jakiego koloru jest niebo, czy takie same jak z ziemi, czy tu jest jakieś inne? Ja widzę niebieskie. Niebieskie. Widziałaś już kiedyś tak czyste niebieskie niebo jak teraz, czy pierwszy raz? Nie, rzadko, ale widziałam. Aha, w dzieciństwie, tak? Nie, w Italii.
A, masz rację, tak. Są rejony na tej ziemi, gdzie jest jeszcze niebo nie skażone. Dobrze. Słuchaj, tu są, Józefino, bardzo silne wiatry. Tu są tak silne wiatry, ja jeszcze wzmacniam biliardkrotnie. One zrywają z ciebie ubranie i zamieniają go w pył, a ty tu stoisz nago. Teraz te wiatry zrywają twoją skórę, mięśnie, wnętrzności, wszystkie twoje ciała, wszystkie twoje zmysły, na wszystkich poziomach, wszystkie twoje umysły i wszystkie byty, jakiekolwiek przy tobie są, wszystko on porywa na wszystkich poziomach twojego całego istnienia i poza. I to wszystko porywa, zamienia to w pył i dołącza do tej chmury. A ty tu stoisz jako sam szkielet. Nic, tylko sam szkielet. Powiedz, jak wyglądasz jako szkielet? Śmiesznie, zabawnie? Nieciekawie. Nieciekawie? Dobrze, a poruszaj tak rączkami, nóżkami, poskacz. Jak to teraz wygląda? No, jakoś to tu. Dobrze. Chcesz się tego pozbyć? No pewnie. Wiatr porywa to wszystko od razu. Zamienia w pył i dołącza do tej chmury. Wszystko, co ciebie stanowiło, na jakichkolwiek poziomach, jest teraz w tej chmurze. W tą chmurę uderza potężny piorun, miliardkrotnie większy, potężniejszy, który spala wszystko, absolutnie wszystko, na wszystkich poziomach. On uderza, spala i to nie istnieje. A ty jesteś od tego wszystkiego wolna na wieki. Powiedz mi, jak się czujesz? Czujesz, że się uwolniłaś? Że oczyściłaś się z czegoś? Nie bardzo. Co jeszcze czujesz, że co jeszcze jest? Coś tam jest, co... Gdzie to jest? Moja podświadomość. Dobrze, Józefino, teraz ja wyjmuję to coś i to stoi przed tobą. I ty teraz znajdziesz jakieś okulary prawdy i ty widzisz dokładnie, co to jest i kto to jest. Jak to wygląda? Co to i kto to? Nie wiem, to jest, są energie, które... Energie, dobrze. Atakują. Dobrze, zapytaj się tych energii, czego od ciebie chcą. Ale ja nie jestem... Nie, 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 Józefino, inaczej. Zapytaj się ich, czego ode mnie chcecie. Zapytaj się ich tak. A tak sobie jesteśmy. Dobrze. Zapytaj się ich, czy one chcą, żeby ich oczyścić, uwolnić, oddać do jedności, żeby już więcej tego nie robiły, żeby same siebie nie męczyły i żeby ciebie nie męczyły. Możemy to dla nich zrobić, jeżeli chcą. Tak, chcą. Bardzo dobrze. Ja w takim razie biorę wszystkie te energie, ale wszystkie dokładnie i ty teraz widzisz, jak ja to zanoszę do centralnego słoneczka, ustawiam w centralnym miejscu, a centralne słoneczko oczyszcza ich całkowicie do zera. Z wszystkich programów, kar, win, jakieś karmy i z tych wszystkich pierdół oczyszcza i od razu to wszystko spala. I to nie istnieje. Oni są do tego wolni i ty jesteś wolny już od nich. Ja teraz wzywam ich przewodników duchowych i ci przewodnicy odprowadzają ich do jedności. Jako czyste, wolne istoty. I one poszły i są wolne, a ty jesteś wolna od nich. Jak się czujesz teraz? No może w tej chwili lżej, ale czy to nie wróci czasem? Nie, nie może wrócić, bo już wrócili do jedności. Oni już poszli do lepszego świata. Więc kto wraca z powrotem do nocnika, skoro już jest wolny? Rozumiesz? Oni już są uwolnieni całkowicie. I tu już nic nie wróci. Oni chcieli pomocy. I właśnie teraz im dzisiaj dopiero pomogłaś. Wcześniej jakby nie mogłaś, nie umiałaś sobie dać rady. Nie, dlatego... bo oni ciągle mnie, to mnie zaspęci, to nos, to uda. Tak, ale słuchaj, to wszystko było tylko po to, żebyś ty zwróciła na nich uwagę, żebyś im pomogła. Rozumiesz? Dlatego ty tu też przyjechałaś do Makowa. Właśnie. Przyjechałaś po to, żeby sobie to pomóc to. I im. I właśnie jest bez przyczyny. Dokładnie tak się stało. Słuchaj, teraz stoisz na tej górze. Powiedz mi, jak się czujesz tutaj. Ja stoję, ja jestem przecież pyłem, mówiłeś, że spalona. To nie ty jesteś spalona. Te wszystkie energie, programy, to spalone. A ty, jak się czujesz teraz, po tym oczyszczeniu pełnym? No w tej chwili jeszcze nic nie odczuwam. Tak. Dobrze, a na tej górze jak wyglądasz? Ja siebie widzę, czymś jestem tam ubrana. Coś białego mam. Co to jest? To szata. Szata? Dobrze. Teraz powiedz mi taką jedną rzecz. Czy ty chcesz być całkowicie wolną i czystą istotą? Naturalnie. Dobrze. W takim razie ja teraz wzywam specjalne 10 piorunów, największych na świecie, najmocniejszych i wszystkie 10 na raz uderzają w ten twój wizerunek i spalają wszystko na wszystkich poziomach. Dokładnie do zera,
a ciebie już tam nie ma, jako wizerunku, tylko wiesz, że jesteś. Jak wyglądasz? Jak się czujesz, że kim jesteś? To znaczy, ja nie wiem, jak teraz, nie wiem, czy tam jest, czy nie. Nie widzisz siebie? No. Super. Właśnie o to, Józefino, chodzi. Chodzi o to, że zostały spalone wszystkie twoje wyobrażenia. Rozumiesz? Mhm. Teraz poznajesz swoją prawdziwą istotę. Tym, kim naprawdę jesteś. To tym, kim jesteś, to nie ma wyglądu. To jest tylko myśl, odczucie. Ja chcę, żebyś powiedziała mi, jak się czujesz jako ta istota energetyczna. Jak się czujesz? Jakie masz marzenia? Co dla ciebie jest ważne, istotne? No właśnie, być wolną jest ważne. Czy czujesz się teraz jako niewidzialna, czujesz się wolna? Jeszcze nie mam tego potwierdzenia. A jakie potwierdzenie ci potrzebne? Ta lekkość powinna być. Dobrze, dobrze. Ja wiem, o co chodzi. Na razie zostałaś oczyszczona z tej iluzji. Jesteś tylko energią. Teraz unosisz się do góry i teraz lecisz w dół jak ptaszek z tej góry. Lecisz coraz niżej, dolatujesz do chmur, wchodzisz w te znowu chmury białe i dookoła ciebie jest tylko mgła. Teraz wynurzasz się z tych chmur, chmury są nad tobą, a ty widzisz całą ziemię. Widzisz lasy, łąki, wioski, miasta. Widzisz całą ziemię. Ty ją widzisz normalnie, tak jak jest, łąki, lasy, czy jakoś inaczej? Tak jak jest. Tak normalnie. Tak. Czyli nie ma tu nic dziwnego, nie? Nie. Wszystko jest dobrze. Teraz, ponieważ jesteś na takiej wysokości, że widzisz wieżę Eiffla. Widziałaś kiedyś wieżę Eiffla? Widziałam, tak. I jest taka sama, czy inna? Zobacz tam. Taka może wyższa. Aha, dobrze. A teraz widzisz statuę wolności w Stanach. Nie byłam tam nigdy, ale, no to obejrzyj ale ją. Wyobrażam sobie, jak no, to może wyglądać. Dobrze, i jak ona wygląda? Jak ją widzisz? Wejdź na rękę, pochodź po ręce, wejdź na jej koronę i zobacz, jak to wszystko wygląda, jak to odczuwasz. Ja ją widzę w złocie. W złocie. Dobrze. W takim razie teraz przenoszę cię na chiński mur. Jesteś na chińskim murze. Mm. Jak ten chiński mur wygląda? Byłaś tam kiedyś? Nie byłam, ale często widzę w telewizji. No i dobrze. Czy jest tak samo, jak widzisz w telewizji, czy inaczej? Tak samo. Tak samo. Mm. Dobrze. W takim razie teraz znowu przenoszę cię w to same miejsce. Jesteś pod tymi chmurami i teraz obniżasz lot coraz niżej. Jesteś teraz dokładnie 50 metrów nad ziemią. 50 metrów. Mm. Czyli bardzo wyraźnie widzisz lasy, łąki. Wszystko widzisz wyraźnie. I tak sobie lecisz i oglądasz całą Polskę. Oglądasz Polskę sobie, widzisz swój rodzinny dom. Teraz lądujesz w swoim rodzinnym domu. Nie mam już tu domu. Ale miałaś? Miałam. Ja cię przenoszę do tego czasu, gdy ten dom był tutaj. Mhm. I gdzie byli rodzice? Ty wtedy byłaś tam małą dziewczynką i jesteś w tym czasie. Przenoszę cię do tego czasu. Jest twoja mama, tato? Mm-hmm. Ile ty masz lat, tak mniej więcej? Może 10. Jak jesteś ubrana, jak wyglądasz? W sukience, baba w kocik. Pamiętasz siebie taką, czy mm-hmm. teraz widzisz? Aha, pamiętam siebie taką. Dobrze. I jakie miałeś dzieciństwo, powiedz? Raczej trudne. Trudne, a co było powodem w tym dzieciństwie? Dużo dzieci. Dużo dzieci? Ciasne mieszkanie. Czyli trochę bieda, tak? No może bieda tak nie, ale takie trudne warunki. Trudne warunki. A tato, mama kochali ciebie, kochali was? Nie było miłości. Nie było miłości. Mm. Czy taki trochę zimny chów był? Był taki obowiązek, ale nie było miłości. Aha, nie było czegoś takiego. Dobrze. To teraz... sami nie doznali miłości. Tak, tak, bo oni tego nie znali. Dokładnie. Słuchaj, teraz przed tobą stoi mama, stoi twój tato i twoje całe rodzeństwo. Powiedz im wszystkim, że ich bardzo kochasz, że im wybaczasz. Że wybaczasz sobie, ich prosisz o wybaczenie za to wszystko, co się wydarzyło, bo to było tylko doświadczenie. Chcę, żebyś właśnie się z nimi pogodziła i żebyście się pogodzili. No przede wszystkim wybaczyli sobie, żeby się uwolnić od tak zwanej przeszłości, jaka powstała w dzieciństwie, w tym okresie dojrzewania. Poprzytulej każdego po kolei i z każdym tak pogadaj sobie. Jak już się z nimi wszystkimi pogodzisz, wszystko poza ty, aż to mi powiesz, a ja was wszystkich oczyszczę. Mhm. Dobrze. Teraz mam do twojego taty, mamy
i twojego rodzeństwa pytanie, czy chcecie, żebym was oczyścił ze wszystkich kar, win, z tego wszystkiego, co się wydarzyło w całym tym waszym życiu, na wszystkich poziomach. I co mówią? Mam ich zapytać, tak? Tak. I czy chcą oczyszczać? Mama chce, tato. Mama chce, tato też? Też. A rodzeństwo? Też. Pięknie, dobrze. W takim razie ja biorę ciebie i ich, wszystkich was razem biorę. Z całym tym bagażem, z tymi nieporozumieniami, z brakiem miłości, z tym wszystkim, czego tak bardzo ci brakowało. Zanoszę was do centralnego słoneczka i centralne słoneczko specjalną mocą was oczyszcza na wszystkich poziomach do zera. I między wami a tą karmą stawia taką pancerną szybę przeźroczystą. Wy po lewej stronie stoicie czyściutcy jako rodzina. Absolutnie aż przeźroczyści jesteście. Tylko takie zarysy są, że wy jesteście, a za tą szybą jest wasza karma, kary, choroby, kłótnie, nieporozumienia, zawiści, brak miłości, brak zrozumienia. Wszystko to, co się wydarzyło. Popatrzcie i powiedz, co to jest teraz, jak to wygląda za tą szybą. Tak jak wąż się wałkuje tam. Sobie. Cieszysz się, że to się pozbyłaś wreszcie? A oni się też cieszą? No, nie widzę ich właściwie tak dokładnie. Tak, ale czujesz ich. Czuję ich. Dokładnie. W takim razie teraz ja przenoszę was z powrotem na ziemię, a w tym czasie patrzycie się na to słoneczko. Słoneczko spala tą całą karmę. Te wszystkie żale, bóle, cierpienia, wszystko, brak miłości. Spala i to nie istnieje. I nigdy istnieć nie będzie, a wy jesteście od siebie wszyscy wolni. Wasze doświadczenie zostało zakończone. I teraz ze wszystkich twoich ciał i zmysłów schodzą te zapisy, uwalniają cię i idą do słoneczka. Słoneczko ostatecznie spala i to nie istnieje. Ty jesteś całkowicie od tego wolna. Powiedz mi, jak się czujesz? Troszkę lżej. Dobrze, pięknie. Pewnie dużo jeszcze innych rzeczy. Tak, tak, ale spokojnie. Będziemy pracować nad wszystkim. Dobrze. W takim razie teraz ja przenoszę ciebie i wlatujesz w wielkie miasto. Normalnie lecisz te 25 metrów nad ziemią, wlatuje wielkie miasto nowoczesne, po lewej, po prawej stronie, wieżowce, drapacze chmur, wszystko za szkłem, wielkie nowoczesne, pod spodem widzisz tam ulice, samochody jeżdżą, ludzie chodzą. Po lewej, po prawej stronie, jak sobie tak lecisz środkiem tej ulicy, na wysokości 25 metrów, to widzisz za szybami ludzi, jak siedzą w domach, w pracy, w restauracjach, w biurach. Powiedz mi, czy ci ludzie widzą ciebie? Nie. Nie widzą. Pomachaj im, może ktoś cię zobaczy. Ktoś tam patrzy na mnie. Dobrze, to podejdź do tego kogoś i zapytaj się go, czy on ciebie widzi. Powiedz, widzisz mnie? Tak. A kim jesteś, że mnie widzisz? Kobieta. Kobieta? Czyżby tylko jedna kobieta była świadoma? No, tak wygląda. Widzisz? A reszta, co? Oni żyją, czy nie żyją? Że on ciebie nie widzą? Ale są jakoś odwróceni ode mnie. Czyli jakby w ogóle nie zwracają uwagi. Nie zwracają uwagi. Dobrze. Widzisz, zdajesz sobie sprawę, że kiedyś byłaś taka jak ci ludzie? Tacy nieświadomi? Możliwe, tak. Rozumiesz, a teraz właśnie jesteś świadoma i ty popatrz, spotkałaś jedną kobietę, która była świadoma. Popatrz, tak. Jak mało ludzi jest świadomych. Właśnie. Ale to też dobrze, że jest ta kobieta świadoma, ty jesteś świadoma, to już jest coś. Dobrze. Teraz lecisz dalej, machasz jej papa, ona tobie i lecisz dalej. Lecisz dalej, oglądasz te wieżowce, oglądasz tych ludzi, jak są w restauracjach, jak jedzą, jak w pracy, jak chodzą po tych ulicach i to wszystko. Widzisz całą tą historię tych ludzkości, tego wszystkiego. Ogarniasz wszystko. I widzisz, jak to wszystko jest takie drętwe, takie martwe. Oni się ruszają, ale wszyscy są nieświadomi. Oni są tacy dziwni. Nie uważasz, że tak jest? No, wszyscy zajęci sobą. Tak bardzo zajęci sobą, że tak naprawdę sobą się nie zajmują. Tak. Dobrze. Czyli zaganiani, zabiegani. Brak świadomości. Absolutnie. Dobrze. W takim razie wylatujesz z tego miasta i lecisz teraz w stronę wielkiego oceanu. Z daleka już widzisz wielki, piękny ocean. Dolatujesz, lądujesz na jego plaży, stajesz bosymi nogami na tej plaży. Jest samo południe, środek lata. Piasek jest gorący, do metra jest nagrzany. Jest po prostu bardzo ciepło. Bardzo jest przyjemnie. Rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, czy już byłaś kiedyś na tej plaży, czy jesteś pierwszy raz?
Chyba pierwszy raz. Pierwszy raz, dobrze. Słuchaj, teraz zakopujesz się w ten piasek. Ten piasek jest czyściutki, taki kryształ. On cię otula ze wszystkich stron. Czujesz jego ciepło, czujesz miłość, spokój. Czujesz się taka bezpieczna, kochana. Czułaś się kiedyś tak? Nie bardzo. Dobrze. Przyjemne uczucie? Otwórz się na to. Otwórz się na to, poczuj bardziej tą miłość, to ciepło, to bezpieczeństwo. Poczuj całą sobą. Teraz Matka Ziemia jako żywioł zabiera wszystko z ciebie to, co powstało w związku z nią. Wszystkie te karmy, kary, winy, jakieś problemy, te braki, niedostatki. Ona wszystko zabiera z ciebie, od razu to spala i to nie istnieje. I nigdy istnieć nie będzie, a ty jesteś od tego wolna na wszystkich poziomach. Teraz wynurzasz się z tego piasku, znowu stoisz na tej plaży, w promieniach słońca, czystej, pięknej przestrzeni. Powiedz mi, Ziemia jako żywioł, z czego cię oczyściła? Co z ciebie zabrała? Coś wzięła, ale co? To nie mogę powiedzieć. Cieszysz się, że się tego pozbyłaś? Nie odczuwam właściwie takiej zmian jakiejś. Tak, ale czułaś, że coś zabrała? Nie, tylko ciepło czułam. Aha, dobrze. W takim razie teraz powiedz mi, po której stronie ciebie jest słoneczko? Po lewej. Po lewej. Popatrz mu tak prosto w twarz i powiedz na głos. Kocham cię, słoneczko. Kocham cię, słoneczko. Co ono odpowiedziało? I ja ciebie. Pięknie. Czy już wiesz, jak telepatycznie? Ja to mówię często w domu. Dobrze, ale wtedy też słyszysz, jak słoneczko ci odpowiada, czy teraz pierwszy raz usłyszałaś? Teraz pierwszy raz. Chodzi o to telepatyczną mowę. Do tej pory nie wiedziałaś. Ono ci odpowiada zawsze. Ale ty nie wiedziałaś, że to tak. Teraz jak będziesz mówiła normalnie, fizycznie, tak, zawsze usłyszysz, ja ciebie też kocham, albo inną formę, ale zawsze ją usłyszysz, dlatego że już wiesz, jak się słyszy telepatycznie. W tym momencie, jak ja mówię w domu na przykład, no, kocham ciebie, moje kochane słoneczko, to otrzymuję piękny, różowo-czerwone światło. Takie światło, tak jest. Ale teraz będziesz też słyszała... To uważam, że to jest odpowiedź. Tak, ale będziesz też słyszała telepatycznie, dlatego że wcześniej ono mówiło, ale ty nie wiedziałaś, że to jest, tak trzeba odebrać. To jest taka pierwsza myśl, tak, która przychodzi do głowy, to jest ten odbiór telepatyczny. Tak. Dobrze. Teraz słoneczko wysyła do ciebie promienie. Bardzo silne promienie, to jest potężna energia, moc miliarda największych laserów na świecie. Tak. To jest taka energia, która dociera do ciebie, otacza całe twoje istnienie i wszystko poza, do środka, zamyka, spala wszystko na wszystkich poziomach i to wszystko nie istnieje. A ty jesteś czystym istnieniem, wolnym od jakichkolwiek zapisów. I teraz te promienie zabierają to wszystko do centralnego słoneczka, tam ostatecznie to spalają i to już nie istnieje. A ty jesteś całkowicie wolna. Powiedz mi, co tu poczułaś, z czego ciebie słoneczko oczyściło? Ja nie wiem, dlaczego ja tego nie czuję. Nie szkodzi. Ja wiem, że te promienie płyną do mnie, tak, ale żeby coś odebrał... Dobrze, nie szkodzi. Józefino, to nie na tym gra polega. Nie mędrkuj, nie rozkminiaj. Tu chodzi o coś innego. Nastaw się na odczucia. Czujesz dobrze, nie czujesz, też nic się nie dzieje. Dobrze. Słuchaj, w takim razie teraz powiedz mi, czy jest jakaś fala na oceanie, czy ocean jest spokojny? Lekka fala jest. Lekka fala. Ja jej rozkazuję się uspokoić i zrobić się równa jak tafla szyby. Jest? Dobrze, teraz wchodzisz na nią bosymi. A ja się boję. Nie, posłuchaj tu. Nie bój się. Popatrz, wchodzisz teraz bosymi stopami i biegniesz sobie 10 km na godzinę. Biegniesz po wodzie. Dotykasz stopami tej wody. Powiedz, czy ona się rozchlapuje, czy nie? Tak, na boki się rozchlapuje. Na boki się rozchlapuje, dobrze. Powiedz, jakie to uczucie tak biegnąć 10 km na godzinę? Ja właściwie nie biegnę, a tak płynę nogami, tak? Jakbym miała... Rozumiem, ale powiedz, jakie to uczucie. Ja chcę, żebyś... Piękne uczucie, taką gładkość. Już kiedyś tak miałaś, czy pierwszy raz? Nie, pierwszy raz. Dobrze. Jesteś na środku oceanu, zatrzymujesz się. Ja zanurzam cię dokładnie 5 metrów pod lustro wody. Dokładnie 5 metrów. Woda jest czysta, przeźroczysta, kryształiczna. I teraz ty widzisz, jak promienie słońca wchodzą do tej wody, załamują się, tańczą, migocą. Widziałaś już kiedyś takie zjawisko? Tak, widziałam, ale ja uciekam od wody. Dobrze, ale Józefino, nie o tym rozmawiamy. Rozmawiamy o czymś innym, dobrze? Mhm. Jesteś teraz w wodzie, zaraz ci pokażę po co. Powiedz do wody, kocham cię wodo. Kocham cię wodo. Co ona odpowiedziała? Jeszcze nie teraz. Nie teraz? A, to zaraz zobaczysz, o co chodzi. Teraz woda, jako żywioł,
zabiera z ciebie wszystko to, co powstało w związku z nią. Jeżeli się kiedyś topiłaś, czy zakrztusiłaś, czy jakieś i teraz zabiera woda wszystko z ciebie, wszystkie programy, wszystkie zdarzenia, zabiera, zjada, spala. One nie istnieją, nigdy istnieć nie będą, a ty jesteś wolna absolutnie na wszystkich poziomach. Wynurzam cię teraz z tej wody, stoisz na tej tafli wody w promieniach słońca, czystej przestrzeni, powiedz mi, co poczułaś, co woda jako żywioł zabrała z ciebie? Coś ciemnego. Dobrze. Powiedz teraz do tego oceanu. Kocham cię, wodo. Kocham cię, wodo. Co odpowiedziała? Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Dobrze. Zapytaj się, co masz zrobić, żeby ci odpowiedziała. Co masz zrobić? Co nam mówi? Dalej oczyszczać. Dalej oczyszczać. Dobrze. Będziemy dalej oczyszczać. W porządku. W takim razie teraz dalej sobie biegniesz po tej wodzie. Normalnie sobie biegniesz. 10 km na godzinę, woda się rozchlapuje, ty sobie biegniesz, wiatr włosy rozwiewa i ty biegniesz. Powiedz mi, jak się czujesz, jak tak biegniesz? Pięknie. Dobrze. Szybko. Ja teraz policzę do 3 i na 3 ty momentalnie wystrzelisz jak ze sprocy, sama z siebie. Przyspieszysz do 1 biliarda kilometrów na ułamek sekundy. Wszystko to, co jest z materii, z programów, zostanie na dole. Co by to nie było? Tylko ty jako czyste istnienie, jako energia, tylko wyskoczysz z siebie. 1, 2, 3. Co zostało na wodzie? Coś tam zostało. Dobrze, to wpada do wody, woda to rozpuszcza, zjada, spala na wszystkich poziomach, to nie istnieje, nigdy istnieć będzie, a ty jesteś całkowicie czysta i wolna. Teraz zwalniasz i lecisz jak normalny ptaszek. Lecisz w lewo, w prawo, wyżej, niżej, robisz fikołki, piruety, powiedz mi, fajna zabawa? No, przyjemnie. Latałaś już tak kiedyś? We śnie. Dobrze, a teraz sama tak se pomyśl, jak lecisz. Chcesz lecieć w lewo, w prawo, wyżej, niżej? W kółko latam. Dobrze. Czyli tak jak myślisz, tak się dzieje? Tak. Wypuszczaj intencję właśnie, co chcesz robić i zobacz właśnie, jak masz potężną moc. Co chcesz, to się dzieje od razu, bez żadnego ale. Jest tak? Tak. Widzisz, to jest, chodzi o to, że ty jesteś Bogiem, ty jesteś kreatorem, ty jesteś kreacją, ty jesteś absolutem, ty jesteś wszystkim. Rozumiesz? I powiedz mi, jak tak latasz, czy jesteś sama, czy jest jeszcze ktoś oprócz ciebie? Sama. Nie ma żadnego Boga, ani Stwórcę, nikogo? Nikogo nie ma. Rozumiesz teraz, dlaczego ja mówię, że jesteś wszystkim i jesteś tylko ty? Właśnie dlatego to mówię. Jeżeli nie wierzysz w siebie, tylko w kogoś, to wierzysz w iluzję. Jak wierzysz w siebie, to wierzysz w siebie. Jak mówisz, skręcam w lewo, skręcasz w lewo, bo to ty mówisz. Ale z daleka widzę światła. Punkty świetne. Dobrze, zaraz do nich wrócimy. Na razie teraz jesteś tutaj i latasz sobie. Latasz sobie, a teraz lądujesz i stajesz na środku tego oceanu. Stoisz na środku oceanu, dookoła ciebie woda, nad tobą jest niebo i słoneczko. Rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie. Olbrzymia. Dobrze. Powiedz mi, czy chciałabyś się uwolnić od całej karmy rodowej, znajomych, przyjaciół, wrogów z tego życia, ale z innych żyć? Bardzo chciałabym. I teraz tak zrobimy. Znowu stoi przed tobą twoja mama i tak. Za nią jej rodzice, czyli twoja babcia, dziadek, rodzice rodziców i tak dalej, aż do pierwszej istoty, która ten ród założyła. Tak. Po prawej ręce stoi twój tato i tak. Też jego rodzice rodziców, aż do pierwszej istoty, która ten ród założyła, a w środku stoi twoje całe rodzeństwo. Tak. Ze swoimi drugimi połówkami i z całymi swoimi rodami. Tak. Ich dzieci, wnuki, wszyscy są tu, wszyscy, absolutnie wszyscy, z wszystkimi powiązaniami, na wszystkich poziomach. Teraz, ty masz męża? Zmarł. Zmarł. Jednego męża miałeś? Tak. Jednego. Dobrze. Ten mąż twój teraz stoi, jest? Jest. Za nim cały jego ród, jego rodzice, rodziców, tak dalej, też cały ród, ponieważ wychodząc za niego za mąż, jakby podpięta została pod ciebie też karma jego rodu. Tak jest. I dlatego to wszystko dźwigałaś. Teraz więc stoi, będziesz oczyszczana też i z tego. Teraz stoją twoje dzieci. Tak. I jeżeli są zamężni, żonaci, to ze swoimi żonami, swoimi mężami i ich rodami. Dlatego, tak. Że wychodzą za mąż, tak samo podpięli się pod te rody. I ich dzieci. Tak.
Wszyscy twoi znajomi, przyjaciele, wrogowie z tego życia, wszystkie istoty, jakie w tym życiu poznałaś, z kimkolwiek miałaś do czynienia, ale żywi też... Żywi i umarli. Żywi i umarli wszyscy, bo tu nie ma, tu są wszyscy. Widzisz, tak, że tato jest, mąż jest, a oni nie żyją, a są. Bo tak, tutaj nie ma, tu nie ma śmierci, nie ma. Śmierć nie istnieje, to jest tylko wymysł. Dlatego oni wszyscy stoją. I za chwilę sobie nawet z mężem będziesz mogła porozmawiać. Ale na razie ja rozmawiam z nim często. Dobrze. Ale chodzi o to, że on teraz podchodzi do ciebie i możesz normalnie porozmawiać. Nie jak wyobraźnie, tylko normalnie. Ja już tu jestem. Widzisz? Ale no, przed chwilą też do mnie mówił. Tak, teraz o mnie chodzi. Dokładnie. Ale widzisz, chodzi o to, że to jest co innego, co ty rozmawiałaś w wyobraźni, a co innego jak teraz. Teraz normalnie jest fizycznie, jest przy tobie, rozmawiasz, jest zupełnie inna sytuacja. I on, co, on wygląda nieżywego? Nie, on jest wygląda żywy. Bo śmierci nie ma, to jest zupełnie no ja wiem. Dobrze, w takim razie wzywam teraz wszystkie istoty z całej twojej inkarnacji, z całego twojego istnienia, z wszystkich poziomów, wszystkie istoty, obojętnie z jakim miałaś do czynienia, ale wszystkie twoje byty, klątwy, pieczęci, umowy. Chcę się pozdrowić wszystkich, ale chodzi mi o sakramenty. Tak. I z tego życia i z innych. Tak. Żeby nic ci nie obciążało. Żadne dobrze śluby. Dobrze, łamie wszystkie pieczęci. Oczywiście, wszystkie pieczęci, wszystkie umowy, wszystkie śluby, wszystkie jakieś przyrzeczenia, dawanie słowa, obietnice, sakramenty chrztów, bierzmowań, ślubów. Z tego życia i z innych żyć, obojętnie jakie były, o których wiesz, nie wiesz, a nawet o tych, których miałeś się dowiedzieć. Na wszystkich poziomach absolutnie wszystko to niszczę i to wszystko leży teraz pod stopami. Całkowicie. I wszystkie istoty są z całej twojej przestrzeni. Rozejrzyj się dookoła, powiedz, jak dużo jest tych istot. Bardzo dużo. Rozumiesz. Właśnie dlatego tak ciężko było. Jak miałaś żyć spokojnie, jak dookoła ciebie tyle tych istot. Dobrze. W takim razie ty już powiedziałeś, że chcesz się uwolnić od karmy na wszystkich poziomach. Oni mają fuksa, więc ja ich się pytam teraz. Czy chcecie wszyscy uwolnić się tak samo jak Józefina na wszystkich poziomach z karmy, z kar, win, z tego wszystko? Mówią, chcemy. Widzisz? Widzisz? Oni czekali na to. Oni czekali, kiedy wreszcie im pomogę. Dobrze. W takim razie teraz ja biorę was wszystkich, absolutnie was wszystkich, z całą tą karmą, z tym obciążeniem, z tymi wszystkimi waszymi bólami, żalami, cierpieniami. Przede wszystkim z waszą tą karmą destrukcyjną. Wszystkich zanoszę was do centralnego słoneczka i centralne słoneczko specjalną mocą oczyszcza was wszystkich całkowicie do zera. I znowu stawia taką szybę pancerną przezroczystą między wami. Wy jesteście przezroczyści, niewidoczni, tylko kontury są wasze. A cała karma, kary, winy i te wszystkie bóle, żale, wszystkie cierpienia, to wszystko jest za tą szybą. Popatrz się i powiedz mi, Józefino, jak teraz wygląda ten cały bałagan? Tam jest pełno takich długich, cienkich węży. Plączą się. Tak, ale oni już są za szybą. One już są oddzielone. Nie mają możliwości już powrotu. One też potrzebują oczyszczenia, uwolnienia. Ja teraz do nich mówię, słuchajcie, zostaniecie zaraz wszyscy oczyszczeni na wszystkich poziomach i uwolnieni sami od siebie. Po to, żebyście nie musieli tego więcej robić. Nie musieli się tym zajmować. W ten sposób wy będziecie wolni, Józefina będzie wolna i wszystkie rody, wszyscy ludzie, wszystkie istoty będą wolni też. Tak jak wy chcecie być wolni, tak oni. I wszyscy będziecie uwolnieni. Czy cieszycie się, co oni mówią ci za szyby? Tak. I wszyscy potrzebują zrozumienia. Wszyscy potrzebują, żeby im wyjaśnić, w czym biorą udział, co się dzieje. Oni bardzo cierpieli, a przez to manifestowali się w tobie, w swojej przestrzeni. Teraz będzie pełne oczyszczenie. Wy wszyscy stoicie i na waszych oczach słoneczko ich wszystkich oczyszcza do zera. To wszystko spala i to nie istnieje. I nigdy istnieć nie będzie i nigdy nie istniało. Oni są wolni całkowicie jako czyste energie. Odchodzą do swojego świata, do jedności, jako czyste, wolne i spełnione istoty. A wy wszyscy teraz wracacie z powrotem na środek oceanu. Pierwsza ty, jako czysta, świetlista istota, za to twoje rodzeństwo, rodzice, całe rody, wszystkich, twój mąż, lud cały twojego męża, twoje dzieci, wnuki, ich małżonków też, wszystkie istoty z całego istnienia, wszyscy z powrotem wracają, ale już jako czyste istoty, stoicie jak światło.
na tym oceanie. Teraz patrzycie się na słoneczko. Słoneczko ostatecznie spala to wszystko, co tam było i to wszystko na wszystkich poziomach znika i nie ma. I nigdy nie było i nigdy nie będzie. A wy jesteście całkowicie tego wolni. Ja odłączam od ciebie wszystkie połączenia, powiązania karmiczne na wszystkich poziomach. Tak samo odłączam od tych istot. Od wszystkich. Absolutnie od każdej istoty. Odłączam wszystko do zera. I to wszystko teraz tak unosi się do góry. Powstaje taka chmura połączeń, powiązań, klątw, bytów, jakichś pierdół, zobowiązań, pieczęć, umów. To wszystko jest w powietrzu. Bo jesteś całkowicie ty i wszyscy od tego odłączeni. Powiedz, jak to jest wielkie. To są takie nici, które idą w tamtą stronę. Dokładnie. Ja teraz to kieruję do słoneczka centralnego. Centralne słoneczko to zjada, spala na wszystkich poziomach. To nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie, a wy wszyscy jesteście od tego wolni. Na zawsze. Ja teraz wzywam wszystkich przewodników duchowych do tych istot nowych, czystych. Oni przybywają. Te wszystkie istoty za chwilę odprowadzą do swojego świata. Możesz się pożegnać ze swoimi rodzicami, ze swoim mężem, bo oni już są wszyscy czyści, wolni. Z wszystkimi, których znałaś, znajomych, przyjaciół. Tutaj oni są przed tobą. Pożegnaj się z nimi po to, żeby oni już mogli spokojnie wrócić do jedności. Żegnam was wszystkich. Cieszą się, że im pomogłaś? Tak. Oni czekali na to. Dobrze, oni wszyscy odchodzą do jedności i już jest cisza i spokój. Rozejrzyj się dookoła, powiedz, czy wszyscy poszli, czy ktoś może zostać. Jeszcze chyba tam coś jest. Dobrze, to ten ktoś podchodzi do ciebie, jest przy tobie. Kto to jest? Właściwie to nie jest na tej osobie. To zapytaj się jej, kim jesteś? Kim jesteś? Kiedyś kimś byłem dla ciebie. Dobrze. Powiedz, dlaczego zostałeś? Dlaczego zostałeś? Po tatce. Dobrze. Czy potrzebujesz pomocy? Potrzebujesz pomocy? Niepotrzebna mi twoja pomoc. Niepotrzebna, dobrze. W takim razie ja wzywam jego przewodnika, jego przewodnik przybywa, bierze go za rękę, macha ci papa, ty jemu i on już odchodzi do swojego świata. I już go nie ma. Rozejrzyj się, czy już wszyscy poszli. Chyba już jestem sama. Dobrze. Chcesz się jeszcze uwolnić od własnej karmy prywatnej? Tak, naturalnie. Teraz zanurzam cię na same dno. Jesteś na samym dnie w oceanie. Stoisz bosymi nogami na dnie. Dookoła jest woda czysta, krystaliczna, przejrzysta, piękna. Widzisz teraz, jak promienie słońca tańczą w całym oceanie. Jak załamują, śmigocą, iskrzą. Widziałaś kiedyś takie zjawisko? Na filmie tak, jak nurkowanie. Dobrze. Powiedz mi, jak się czujesz teraz w wodzie? Właściwie tak, aby nie była w wodzie. Chodzi o to, że nie ma już tego programu, który się zawsze bałaś wody. Właśnie bardzo z powodu tego, właśnie, bo kiedyś się topiłaś, czy coś, był jakiś zapis, ale myśmy go skasowali, jego nie ma. Dlatego teraz się dobrze czujesz. Teraz kładziesz się i tak będziesz powolutku płynęła przy samym dnie, ponieważ będziesz oczyszczana z samej góry do samego dołu. Chodzi o to, że to są tylko symbole. Chodzi od powierzchni aż do samego dołu, to jesteś oczyszczana z całego tego karmicznego balastu. Mm-hmm. Z tego wszystkiego, co tutaj nabyłaś na tych poziomach fizycznych. Teraz ja wzywam wszystkie części duszy. One przebywają z całej właśnie przestrzeni, łączą się z tobą. Poczekaj, przyglądaj się. One przychodzą, łączą się z tobą. I teraz ja włączam specjalny program, który zdejmuje z was taki skafander ciężki, jakby z ołowiu. I go zdejmuje z was, to jest cała karma ta wasza prywatna. Wszystkich. Rozpuszcza to, zjada, spala i to nie istnieje. Znika, a wy jesteście całkowicie wolni. Ja teraz wynurzam was z wody, znowu stoicie na tej tafli wody, w tej przestrzeni i teraz odłączają się od ciebie te twoje części duszy, policz ich, powiedz, ile ich jest? Trzy. Trzy. Ze mną. Dobrze. Więc to jest taka ważna informacja, jak już zakończycie te doświadczenia, czyli jak my to mówimy, umrzecie, one na swoich poziomach, na swoich i się spotkacie, żeby się połączyć, połączycie się, żeby znowu zadecydować coś, to już nie będziecie musieli wracać na Ziemię w systemie inkarnacyjnym, ponieważ wasz system inkarnacyjny już został oczyszczony. Jesteście absolutnie czyste i wolne. Wszystkich wyborów, jakich dokonacie, dokonacie świadomie.
Ja wiem, że jestem ostatni raz tu. No i pięknie, w ten sposób masz wszystko pięknie załatwione. W takim razie one wracają do swoich doświadczeń, do tych poziomów, na których żyją i doświadczają, a ty zostajesz tu na środku oceanu i teraz po lewej ręce stoi twoja dusza, przytul ją, powiedz jej, że ją kochasz. Kocham cię, duszyczko, co? Ja jej przekazuję światło zawsze. I co ona mówi teraz odpowiedziała? I ja cię kocham. Dobrze. Po prawej ręce stoi twój bliźniaczy płomień, pierwiastek męski, odpowiedzialny za miłość, radość, szczęście, wszystko co najlepsze. Przytul go, powiedz mu, że go kochasz. Kocham cię, ale mało z tego, co doznałam. To nic. Jak on wygląda? Męski jest. Dobrze. Zapytaj się go, czy on potrzebuje pomocy, oczyszczenia, wzmocnienia. Mógłbym otrzymać. Dobrze. W takim razie ja go przenoszę teraz do słoneczka. Słoneczko go oczyszcza na wszystkich poziomach. To wszystko, te programy, jakieś blokady, pierdoły, to wszystko spala, to nie istnieje. A do niego doprowadza teraz taką czystą energię, wypełnia on, staje się 10 razy większy, potężniejszy, młody, przystojny. I teraz stoi znowu przed tobą i zapytaj się duszy jego, czy chcą, żebym was połączył, byś stali się jednością, taką pełną, kompletną na wszystkich poziomach. Tak, chcę. Na mocy wolnej woli ja was połączam i jesteście jednością. Powiedz, co się dzieje i jak się czujesz? Taka większa się czuję, wyższa. Dobrze. Chciałbyś, żeby ci zrobić jeszcze defragmentację w krysztale? Tak. Dobrze. W takim razie przenoszę cię do kryształu, stawiam w centralnym miejscu. Pewnie nieraz kryształ widziałaś, łuski albo jakiś inny, ale chciałbym, żebyś teraz zobaczyła ten kryształ od wewnątrz. Aha. Jak on wygląda od wewnątrz, jak stoi w środku w nim? Ma takie różnokolorowe światła. Widziałaś kiedykolwiek taki ten? Dobrze. Teraz na chwileczkę przenoszę cię do domu, ponieważ tam w medytacji ogólnej dałem ci też taki duży kryształ i zaniosłaś do domu. Przenoszę cię do domu, jesteś we własnym domu, stoi twój kryształ, który dałem w medytacji ogólnej. W obecnym domu? Tak, w obecnym domu. Pamiętasz, w czasie medytacji ogólnej dałem każdemu kryształ i tobie też dałem duży kryształ. Mhm. Powiedziałem, żebyś postawiła w centralnym miejscu i zobacz, czy on stoi w domu. Tak. Jest? Jak on wygląda? Jak kula na środku stołu. Jak on działa na cały dom, mieszkanie? Ja myślę, że przekazuje jakąś energię. Tak, tak. Cały czas przekazuje energię. On teraz dom oczyszcza, podnosi wibracje, także jak wrócisz do domu, to po prostu jakbyś wróciła do raju. Poczujesz się. Dobrze, znowu wracasz do kryształu tego, stoisz w centralnym miejscu. Ja za chwilę włączę program do defragmentacji, on usunie wszystkie programy, które w tobie się dublują, które są zawirusowane, uszkodzone, nieaktywne i które są nie twoje programy i inne, o których nie masz pojęcia, ale są zbędne i niepotrzebne. Wszystkie. Ten program wymontuje je wszystkie z konsekwencjami, połączeniami, da do centralnego słoneczka. Centralne słoneczko to spali wszystko bezpowrotnie. On z matrycy pierwotnej twojej pobierze nowiutkie, czyściutkie, czyli w idealnym stanie, wmontuje je na miejsce, a potem według kodu matrycy pierwotnej od dołu do samej góry wszystko ułoży tak, jak było na początku, gdy powstałaś jako istnienie doskonałe. Chcesz tak? Tak. Właśnie. W takim razie włączam na full ten program i dzieje się. A ty powiedz, co się dzieje. Co czujesz, co widzisz, co słyszysz. Właściwie tylko światło. Dobrze. Ja wzmacniam jeszcze miliardkrotnie ten kryształ, żeby zrobił wszystko perfekcyjnie, ostatecznie, na wszystkich poziomach. Kręcę się dookoła w tym kryształie. Bardzo dobrze. Obserwuj. Jak się zrobi taka absolutna cisza, spokój, to znaczy proces się zakończył i wtedy mi powiedz. Coraz wolniej i stoi w miejscu. Już jest, tak? Powiedz, jak się teraz czujesz? Właściwie tak trudno określić. Bez myśli, bez niczego. Dobrze. Józefino, 13.51, 17 czerwca
2016 roku. Możesz tą godzinę, datę uważać jako swoje nowe narodziny. Absolutnie jesteś czystą, nową istotą. Bez żadnej karmy, bez zapisów, bez obciążeń. I moje dzieci też. Wszyscy. Widziałeś, było oczyszczane wszystko. Całe twoje rody z dziećmi, wnukami, ze wszystkim. Absolutnie do zera wszystko oczyszczone. Dlatego wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Dziękuję. Od tej chwili to, co będziesz o sobie myślała, to, co będziesz tworzyła, zbudujesz sobie nową karmę. No tak. Dlatego nie myśl o niczym. Nie. Żeby zachować tą ciszę, spokój. Rozumiesz, co chodzi? Ja mam takie przeżycia, na przykład mówiono mi przed 7 laty, bo miałam ten telepatyczny kontakt, tak. Józefina, twój syn będzie miał syna z inną kobietą, a tylko dlatego, że był niekochany przez ojca, ojciec był niekochany przez ojca i na tym dziecku musi się to zakończyć, mi powiedzieli. Widzisz? I rzeczywiście, widzisz? Za 2 lata, mój syn mi tego nie powiedział, na przyjęciu Bożego Narodzenia mój syn mówi nam wszystkim, muszę wam coś powiedzieć, ja mam syna z inną kobietą. No. A ty już widziałeś to wcześniej. A ja już to wiedziałam. Ale to zrobiłam dobrze, że powiedziałam to mojej córce. A oni się zaczęli podśmiewać, a Olenka powiedziała, nie, mama powiedziała mi to samo właśnie przed 3 laty to było wtedy. Tak. I to ucichli. Wtedy tak, bo już wiedzieli, że skoro wcześniej powiedziała. Tak, to by się ze mną śmiali. Tak, bo ludzie nieświadomi reagują właśnie tak, w ten właśnie sposób. W ten sposób. No, powiem ci, że ten świat wcale nie jest taki, jaki jest. I tak naprawdę, kto jest tu normalny, jak to, właśnie. Tego nie można określić. A ja mam ciągle takie, bo ja mam tam strasznie silną intuicję, ona płynie właśnie z tamtego świata i ja wiem, że ta dziewczyna, z którą on ma to dziecko, kiedyś przyrzekli sobie, tak. Że nigdy się nie rozłączy. Właśnie te przyrzeczenia, o których ja mówię, żeby właśnie to no, nie robić. No i teraz on dąży do tego, żeby się z nią połączyć. Z tym dzieckiem. Tak, bo ta sytuacja nie została zakończona i dlatego to się wszystko wydarzyło po to, żeby oni mogli dokończyć tak, to. To jest ten właśnie system karmiczny właśnie. Tak. To jest wszystko to. Ale ja uważam, że dobrze, bo ja jestem za tym. To się dobrze skończy, dokładnie. Tak. No właśnie. Tak. Jakby całe otoczenie, wszystko jest przychylne, żeby tak się stało. I on zrobił taki umwyk, wiesz, obejście, i ożenił się tak. z tą kobietą pierwszą. Nie? Tak. Ale on miał też tam do zakończenia ale on, pewnie. Właśnie, też. Ale teraz będzie musiał tam pójść. Dokładnie. Z przyjemnością to zrobię. I teraz do tej klatki stawiam Józefinę i włączam specjalny program, który ściąga wszystkie byty, dusze, wszystkie istoty. Na wszystkich poziomach, z całej przestrzeni, tu i z domu. Z każdych zakamarków. Wzmacniam ten program biliardkrotnie i on wszystko ściąga do środka. Powiedz, co tam wchodzi do środka. Jakieś różne istoty, ale... Jak one wyglądają, te istoty? To są ludzkie istoty? One zmieniają kształt. Zmieniają kształt. Zapytaj się, dlaczego zmieniacie kształt? Dlaczego zmieniacie kształt? No bo możemy. Dobrze. Wzywam wszystkie, absolutnie wszystkie. Ostatnia wchodzi na czerwono. Wszyscy mają wejść do klatki. Jest. Dobrze. Posłuchajcie, ja mam do was taką propozycję. Mogę was wszystkich oczyścić. W słoneczku całkowicie z wszystkich programów, z wszystkiego, co robicie. Mogę was uświadomić i odprowadzić do jedności, żebyście się stali czyste, wolne i żebyście już nie musieli robić tego, co robicie. Żebyście mogły żyć w jedności jako szczęśliwe istoty. I wolne. Mogę was dać do słoneczka i wszystkie spalić, tak teraz mam was aresztowane. Ale chciałbym, żebyście same podjęły decyzję, co z wami mam zrobić. Który wybieracie wariant? Pierwszy czy drugi? Część wybiera pierwszy, część drugi, a część nie chce. Dobrze. W takim razie teraz otwieram klatkę i wychodzą tylko ci, którzy chcą pełnego oczyszczenia i odejścia do jedności. Ile ich wyszło? Kilka. Dobrze. Ja zamykam klatkę, a ich zanoszę do słoneczka. Słoneczko centralne oczyszcza ich całkowicie do zera ze wszystkiego.
Tę całą karmę, te karabiny, to wszystko u nich spala na wszystkich poziomach. To wszystko nie istnieje, a ta reszta istot ogląda, to wszystko widzi, to co się dzieje. I teraz przychodzą im przewodnicy duchowi z wyższych poziomów, biorą za ręce, odprowadzają do jedności i oni odchodzą. Od tej pory są czyste, wolne. Już nie ma w tych przestrzeniach ich. Dobrze. Teraz otwieram klatkę i wychodzą wszyscy ci, którzy chcą być spaleni bezpowrotnie. Ile ich wychodzi? Też kilka. Dobrze. Klatkę znowu zamykam. Te istoty według ich woli daję do słoneczka. Ustawiam w centralnym miejscu, a słoneczko specjalną mocą spala i oni już nie istnieją. Zniknęli, nie ma. Teraz mam pytanie do was wszystkich, którzy powiedzieliście, że nie chcecie. Nie chcecie, to znaczy, co wy w ogóle chcecie? Zrozumieć. Chcecie zrozumieć. Bardzo dobrze. W takim razie ja wam wytłumaczę wasz los. Jesteście w tej przestrzeni, bo żeście się zagubiły. Zagubiłyście się, bo wierzyłyście w różne religie, w różne systemy, w różne wartości. Tak bardzo mocno wierzyliście w to wszystko, że uwierzyliście, że to jest jedyna prawda. I mimo, żeście umarli, mimo, żeście przeszli na inne poziomy, dalej jesteście w tym samym więzieniu. I nie będziecie nigdy wolni, nigdy do jedności nie dotrzecie jak pierwsza grupa, tylko dlatego, że nie wiecie o tym, że coś takiego jest. Dlatego mogę was oczyścić całkowicie do zera. Mogę was uwolnić, dać wam to zrozumienie w ten sposób, że jako czyste istoty zrozumiecie i odprowadzić do jedności. I wreszcie zaczniecie być wolne, szczęśliwe, nikomu nie przeszkadzać, ani nikt wam nie będzie przeszkadzał. Czy teraz rozumiecie, o co tu chodzi w tym wszystkim? Co wam się przytrafiło? Rozumiem. Chcecie, żeby was tak oczyścić i do jedności odprowadzić? Tak, chcę. Bardzo dobrze. W takim razie teraz otwieram klatkę, wszyscy wychodzą. Według tego, jak obiecałem, przynoszę was wszystkich z waszymi karmami, karami, winami, klątwami, bytami, ślubami, pieczęciami, umowami, z całym tym bajzem, który was tak mocno zniewalał, wszystkim programami. Ustawiam w centralnym miejscu słoneczka i włączam specjalny program, który jeszcze zasilam biliardkrotnie taką mocą. Jesteście teraz oczyszczeni całkowicie do zera z wszystkich swoich właśnie tych programów, czynów, tym kim byliście. A teraz już stoicie tu jako czyste istoty. Później jest szyba między wami i tą karmą. Ja chcę, żebyście teraz zobaczyli sami na własne oczy, ile brudu z was ściągnęliśmy. Ile brudu jest za tą szybą. Jakie są wasze programy, jakie są wasze przekonania, system wiary, który tak bardzo was zniewalał. Teraz widzicie ten brud i to wszystko, co tam jest za szybą. I powiedzcie, czy wam się to podoba, czy chcecie, żeby to wrócić do was, żeby was to oblepiło, czy chcecie się tego pozbyć na wszystkich poziomach. Nie chcą tego. Dobrze, w takim razie teraz przy was słoneczko za tą szybą specjalną mocą wszystko spala. Na wszystkich poziomach całego istnienia. I to już nie istnieje, znikło i nie ma. A wy jesteście całkowicie czyści i wolni. Ja teraz znowu włączam program, który oczyszcza was całkowicie spoza przestrzeni. Z tej z drugiej strony, tam gdzie teraz jesteście, oczyszcza i daje wam pełne zrozumienie tego, gdzie jesteście. I gdzie będziecie mogli sobie doświadczać jako czyste, wolne istoty, jako czyste, wolne istnienia. Będziecie mogli wybierać sobie następne życia, doświadczenia, ale już jako świadome istoty. Taki prezent dostajecie dlatego, że nie wiedzieliście, jak wybrnąć z tego, ale zgodziliście się, uwierzyliście i zaufaliście mi, że to jest dla was dobre, dlatego dla was to zrobiłem, a teraz macie dowód, że was nie okłamałem, powiedziałem prawdę i zrobiłem to, co chcieliście. Teraz jesteście oczyszczeni całkowicie na wszystkich poziomach poza i dostajecie pełne zrozumienie istnienia swego, kim naprawdę jesteście.
Czy cieszycie się z powodu tej świadomości? Tak. Bardzo dobrze. Teraz odprowadzam was wszystkich do jedności. Zaprowadzam. Wchodzicie w jedność, łączycie się, rozpływacie i już nie istniecie w tej formie, w której byliście do tej pory i nigdy istnieć nie będziecie. Jesteście jednością. Józefino, co poczułaś w trakcie tego przeprowadzenia? Właściwie nic. Nic. Dobrze. Teraz zamknij sobie oczy. Ja, Piotr, przenoszę ciebie na najwyższy poziom czystej świadomości i ty będziesz sprawdzał wszystkie przejścia. Czy jest połączenie, czy jest energia przychodzi, światło, czy jest połączenie góry z dołem, czy nie ma gdzieś przerw, czy coś. Jeżeli coś jest, naprawiaj i wzmacniaj, żeby był czysty przepływ informacji i energii od góry do dołu i od dołu do góry. Dobrze. Teraz, Józefino, nie otwieraj oczu. Niczego nie sprawdzaj. Przypomnij sobie o tym, jak patrzyłaś na ten napis. Rozumiesz? Połóż głowę, bo widzę, że unosisz głowę, żeby tam patrzeć. Nie trzeba. Musisz leżeć luźno, swobodnie. Tak, bo to nie ma znaczenia, w którą stronę patrzysz, jak leżysz. Chodzi o to, że teraz sobie tylko przypomnij wyobraźni, jak patrzyłaś na tą żarówkę z tym napisem i tam pisze EC. Wyraźnie. Ja teraz zamknąłem oczy i odczytałem, że pisze EC. Ja jestem święcie przekonany, że tak pisze, teraz sprawdzę. No rzeczywiście EC, ale numer. Wiecie, jakie to jest proste? A ja wtedy tylko tak spojrzałem. I teraz widzisz to. EC, bo od dołu jest E, u góry jest C. Przyjrzyj się wyraźnie, to jest czarnym tuszem napisane, czy to jest niebieskim. Takie pierwsze wyobrażenie. Ja widzę białe. Na biało napisane, czy białe? Na biało napisane. Na biało, dobrze, nie ma sprawy, czyli widzisz odwrotnie. W takim razie teraz skup całą swoją uwagę na to. Ja teraz zamieniam to białe w takie białe światło. To białe światło zaczyna pulsować i ono pulsuje. Cały czas się przygląda, jak ono pulsuje, a ja przenoszę twoją świadomość na pięty. Poczuj, jak pięty leżą na łóżku. Łydki, kolana leżą, uda, tyłek, brzuch, plecy, klatka piersiowa, ramiona, kark, szyja, ręce, głowa. Twoje ciało staje się coraz cięższe, jest bardzo ciężkie i przestajesz go czuć. Odchodzą wszystkie odczucia, relaksujesz się, zaczynasz czuć się coraz bardziej spokojna, jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. Cały czas pamiętasz o tym EC. Ja twoją świadomość przenoszę na pierwsze oko. To jest to miejsce na czole, gdzie hinduski malują kropkę i poczuj to miejsce. Czujesz tam cokolwiek? Może być to ucisk, swędzenie, mrowienie. Skup całą uwagę. To być taka subtelna energia w tym jednym miejscu. Obojętnie, co to będzie. Skup się i poczuj. To jest bardzo subtelne, ale się skup bardzo mocno w jednym punkcie, jak go poczujesz. Czujesz tam teraz cokolwiek? Lekki ucisk. Dobrze, ja teraz przyciskam mocniej swoim palcem energetycznym, jeszcze mocniej, jeszcze, a ty odbieraj, wchodź w to, bardzo mocno to odczuwasz teraz, ten ucisk. Ja teraz policzę do 10, na 6, twoje pierwsze oko się aktywuje i otworzy się całkowicie. 7, 8, 9, 10. Zaśniesz, opuścisz ciało. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Przenoszę cię teraz na łąkę pełną kwiatów i widzisz wyraźnie te EC napisane z kwiatów. Tak są kwiaty ułożone. Białe kwiaty na czerwonym tle tworzą taki napis EC.
Tak mniej więcej, jakie to jest w centymetrach ten napis? Jaki on jest duży? Tak mniej więcej. 70 centymetrów. Dobrze. Teraz unosisz się lekko do góry, jesteś nad kwiatami. Te kwiaty są tak piękne, że nie chcesz ich dotykać, deptać, żeby ich nie uszkodzić. Jesteś nad nimi, płyniesz sobie tak w powietrzu nad tymi kwiatami, podziwiasz ich, przyglądasz się im. Płyniesz tak w powietrzu, czujesz ich zapach, czujesz czystość, świeżość powietrza. I unosisz się coraz wyżej, i już jesteś pod chmurami. Chmury dotykają ci głowy, a ty widzisz całą ziemię. Widzisz lasy, łąki, wioski, miasta, jeziora, rzeki. Widzisz piękną całą ziemię z góry. Powiedz mi, czy ta ziemia tak wygląda jak normalnie, czy jakoś inaczej? Chodzi mi o zieleń, chodzi mi o drzewa, o domy, drogi. Normalnie. Normalnie, oczywiście, wszystko jest normalne. Dobrze, teraz wchodzisz w te chmury i chmury cię otulają ze wszystkich stron. Nic nie widzisz dookoła, tylko chmury. Czyli mgłę. Jaka ta mgła jest biała? Biała. Bialuteńka, dobrze. Teraz wynurzasz się momentalnie z tych chmur i bosymi stopami stoisz, dotykasz delikatnie tylko tych chmurek. Stoisz, a dookoła ciebie same chmury, a nad tobą jest piękne, czyste, nieskażone niczym niebo. Czysty błękit, nawet lekko wchłodzony w zieleń. Teraz zaczynasz sobie chodzić po tych chmurkach. Stąpasz, one są bardzo delikatne, takie przyjemne w dotyku, jak dotykasz stopami bosymi. I powiedz mi, czy te chmurki są równiutkie, jak idziesz to równiutko, czy jest tak niżej, wyżej? Nie, nie, jest pofalowane. Jest pofalowane. Pochodź sobie, pobiegaj po nich, poskacz tak z chmurki na chmurkę. Powiedz, jakie to uczucie tak sobie przeskakiwać, jak rusałka z jednej chmurki na drugą, na trzecią. Bardzo przyjemnie. Biegałaś tak kiedyś już po chmurkach? Po chmurkach nie, ale w powietrzu tak. No, dobrze. Teraz tam w oddali widzisz taką wielką górę, tą, którą już kiedyś widziałaś, ośnieżoną, a sam szczyt jest równiutko ścięty, jak równy stół i wielkości stołu. I teraz takimi sobie skokami płyniesz, takie wielkie skoki, ale to są takie bardzo płynne. I tak się zbliżasz do tej góry, odbijasz się z chmur i wskakujesz na sam szczyt. Stoisz na całym szczycie. Powiedz, ten śnieg jest bialutki dookoła, czy jakiś inny? Biały jest. Biały jest, dobrze. Po której stronie ciebie jest słoneczko? Z lewej. Z lewej. Popatrz mu tak prosto w twarz i powiedz, kocham cię, słoneczko. Kocham cię, słoneczko. Co słoneczko odpowiedziało? I ja cię kocham. Pięknie. Słuchaj, słoneczko wysyła do ciebie promienie, bardzo silne promienie. One mają moc miliarda największych laserów na świecie. I teraz widzisz, jak ta energia do ciebie dociera, otula cię ze wszystkich stron, dookoła, całe twoje istnienie i poza. Teraz następuje potężny wybuch i jest wszystko spalone. Wszystkie ślady po tych istotach, po tych energiach, po tych duchach, po tych bytach. Spalone i wszystko znika na wszystkich poziomach, a ty jesteś od tego wolna na wieki. Jak się czujesz teraz? Czujesz, że się uwolniłaś od czegoś, że czegoś już nie ma, że coś poszło, coś zniknęło? Właściwie nie czuję nic specjalnego. A jak się czujesz, powiedz potem? Taka sama. Dobrze. Samotna. Dobrze. Ja teraz przenoszę ciebie do tego czasu, obojętnie kiedy to było, kiedy zaczęłaś być samotna, obojętnie kiedy to było, czy w tym życiu, czy w innym, czy tak dawno, że nawet nie masz pojęcia, jak dawno to było, na przykład 100 miliardów lat, albo jeszcze i dalej. Ja cię tam przenoszę, gdzie pierwszy raz w życiu, w istnieniu, zeznałaś samotności. Ja cię tam przenoszę i tam jesteś. Powiedz mi, kim jesteś? Człowiekiem? Czy kimś innym? Widzę siebie tylko jako zakonnicę. Jesteś zakonnicą, tak? Dobrze. Powiedz mi, czy podoba ci się to, że jesteś zakonnicą, czy nie? Czujesz się samotna, czy nie?
Nie bardzo mi się to podoba. Chcesz się pozbyć tego? Nie chcesz być zakonnicą? Chcesz, żeby to skasować ci? Tak. Dobrze. W takim razie ja wycofuję cię do tego momentu, w którym jesteś panienką szczęśliwą, radosną. Powiedz, ile masz lat i gdzie jesteś? Właściwie dzieckiem. Dzieckiem jesteś? Dobrze. Jesteś dzieckiem i gdzie jesteś? Są rodzice twoi przy tobie, czy nie ma? Nie. Nie ma? Ciągle powraca mi ten obraz. Jezus trzyma mnie za rękę. Nie, nie, nie. Nie. Tak, ja biorę teraz Jezusa do słoneczka, słoneczko go spala. To jest byt. Już go nie ma. Koniec. Chodzi mi o to, że jesteś dzieckiem. Jesteś gdzieś w domu, w zakonie, czy u kogoś? Nie. Na jakiejś łące. Na jakiejś łące. Jesteś dobrze. Powiedz mi, czy chciałabyś, żebym skasował całe to istnienie, całe to twoje życie i wszystkie jego konsekwencje, żebyś nie została tą zakonnicą, nie była samotna, tylko żebyś była właśnie radosna, szczęśliwa, założyła rodzinę, była matką, żoną, kochanką, tak, spełnioną. Dobrze. W takim razie ja teraz kasuję cały ten program. Od tego momentu, jak ty jesteś tym dzieckiem na tej łące, cały ten program, to wszystkie całe plany twoje na całe tamto życie, bycia zakonnicą, samotną, to wszystko zabieram i wszystkie konsekwencje i zapisy z wszystkich żyć, inkarnacji aż do chwili obecnej i w obecnej chwili z wszystkich twoich ciał, zmysłów, zabieram to wszystko. Ze wszystkich poziomów tego istnienia i poza zabieram z ciebie do słoneczka. Słoneczko, to spalaj, to nie istnieje. A ty jesteś od tego wolna. Teraz w to miejsce robię taki zapis, że ty jako to dziecko masz szczęśliwych rodziców, którzy cię, powiedzmy, adoptują. To są bardzo bogaci, bardzo dobrzy ludzie. Oni cię adoptują, biorą cię z tej łąki i sprawiają, że ty masz wykształcenie, że ty jesteś taka kochana, że tobą się wszyscy zajmują. Ty ich bardzo kochasz i uwielbiasz. I całe twoje życie, to dorastane, jest bardzo szczęśliwe. Masz przyjaciół, znajomych. Cały czas jest jakiś ruch dookoła ciebie. I teraz ty dorastasz, spotykasz pięknego mężczyznę, który się zakochuje w tobie, ty w nim. Pobieracie się, rodzice wam robią piękne wesele i po weselu kupują wam dom, wy zamieszkujecie w tym domu, macie dzieci, masz piękną rodzinę, jesteś kochana, kochasz ich wszystkich, oni ciebie. Bardzo długo, długo żyjecie, jako szczęśliwi doczekujesz się wnuków, prawnuków, potem umierasz. Odchodzisz, ty i twój partner, jako istoty już szczęśliwe, spełnione na wszystkich poziomach. I to uczucie ogarnia ciebie całą. Ty czujesz się kochana, szczególna, wyjątkowa. Przyjmujesz taki plan? Tak. I teraz ja ten plan wstawiam we wszystkie życia, inkarnacje. I wszystkie inkarnacje są zmieniane według tego planu. Aż do chwili obecnej i to wszystko wchodzi teraz we wszystkie twoje ciała, zmysły, umysły na wszystkich poziomach, aż do chwili obecnej i ty czujesz się bardzo spokojna, taka szczęśliwa, radosna i nikt ani nic nie jest ci potrzebne. Ogarnia cię to na wszystkich poziomach i tak zostaje. Od tej chwili już nigdy nie będziesz się czuła samotna, nigdy nie będziesz czuła się niekochana i nigdy niczego nie będziesz potrzebowała. Będziesz wszystko to miała w swoim wnętrzu. Ja to wszystko kieruję do słoneczka, to wszystko, co z ciebie wychodzi teraz, kieruję prosto do słoneczka, ponieważ to chce wyjść z ciebie, uwolnić siebie, ten ból, żal, nieporozumienie. Wszystko wychodzi z ciebie, idzie prosto do słoneczka. Słoneczko to przyjmuje, zjada, spala i znowu wszystko z ciebie wychodzi. Wszystkie twoje bóle, żale, brak miłości, zrozumienia, odrzucenia. Wszystko idzie teraz prosto do słoneczka.
z najgłębszych warstw, poziomów twoich, twojego całego istnienia. Piotrusiu, pomóż im wszystkim, energią, programom, wyprowadź ich wszystkich do słoneczka, żebyś uwolnić na wszystkich poziomach, a Józefina, żeby zaznała spokoju, ciszy. Ja ci daję jakąś wielką moc. Jesteś milion razy większy, potężniejszy od nich. Weź wszystkie programy, wszystkie żale, bóle, cierpienia, nieporozumienia, a szczególnie brak miłości. Zabierz to wszystko na wszystkich poziomach. Tak jak za rączkę, jak dzieci zaprowadź do słoneczka. Słoneczko ich wszystkich przyjmuje ze wszystkich poziomów i wszystkich ich zjada. Spala na bieżąco i oczyszcza całkowicie. Ja teraz wyjmuję wszystkie zmysły, umysły, byty, klątwy z umysłu głowy, z całej przestrzeni. Wyjmuję z Józefiny. Powiedz mi, Józefino, jak oni wyglądają, ile ich jest? Ja ich nie widzę. Dobrze. Piotruś, czy ty ich widzisz? Chowają się. Dobrze, ja ich teraz takim sprayem maluję i oni teraz są widoczni. Nie mogą się schować. Dajcie okulary prawdy, przy którym nikt ani się nie ukryje. I zobacz, ile ich jest i kto to jest, jak to wyglądają. Szumiczu 12. To są z innych poziomów. Tam ci wszyscy odeszli, a to ci, co cały czas widzę, tacy są stali bywalcy. Dobrze. Pamiętacie rozmowę z tamtymi bytami, którzy chcieli odejść, tamtymi istotami, duszami? Co wolicie, żeby was oczyścić, odprowadzić do jedności, czy chcecie, żeby was spalić? To już jest ostateczne dla was. Co wybieracie? Bo mówiłem wtedy, pokazywałem, więc zrozumienie macie. Wiecie, o co chodzi. Co wybierają? Oczyszczenie. Zanoszę wszystkich do słoneczka. Słoneczko ich przejmuje swoimi rączkami. Wstawia do wnętrza, zamyka ich całą przestrzeń z wszystkimi tymi ich karami, programami i oczyszcza ich całkowicie do zera, ale całkowicie stają się tak czyści, że już są niewidoczni. Od razu słoneczko przy nich spala to wszystko, to nie istnieje, nigdy istnieć będzie i nigdy nie istniało. A ich odprowadzam do jedności, do światła, do miłości, spokoju, ciszy, zrozumienia. I wszyscy odeszli. Te puste miejsca u ciebie wypełniam twoją własną energią, czystym, białym, pięknym światłem, które jest wypełnione programami miłości, radości, spokoju, ciszy na wszystkich poziomach. Wzmacniam tą białą energię jeszcze miliardkrotnie. I do tego dołączam energię życiową, którą też wzmacniam miliardkrotnie. Połączam i te dwie energie wchodzą przez twoją czakrę korony do wnętrza. Wypełniają całe twoje wnętrze, wszystkie ciała, zmysły, umysły na wszystkich poziomach. Wypełniają te miejsca po tych bytach, po tych duszach, istotach. Resetują, odbudowują to wszystko, wypełniają całą aurę, zamykają, a przede wszystkim robią reset wszystkiego. I ty o tym wszystkim zapominasz i już nigdy nie będziesz o tym pamiętać. Co by się nie działo, nie będziesz kojarzyć to z czymkolwiek. I to cię wypełnia całe twoje wnętrze, zewnętrzność. Teraz to światło idzie na zewnątrz, wychodzi z ciebie i idzie wielką przestrzeń, dookoła ciebie otwiera. Wielka, czysta, piękna przestrzeń światła białego, ciszy, spokoju, radości. Ja wzmacniam jeszcze tą energię wewnętrzną tej przestrzeni biliardkrotnie, 100 biliardów krotnie. Zabezpieczam ją na zewnątrz. Rozejrzyj się, Józefino, i powiedz, czy wystarczy ci tej przestrzeni czystej, czy więcej potrzebujesz. Chyba więcej. To rozszerzam to wszystko, wzmacniam tą energię i poszerzam jeszcze milionkrotnie twoją przestrzeń.
I ta przestrzeń cała dookoła, bez granic, jest twoja, czysta, piękna, stabilna, zrównoważona na wszystkich poziomach całego istnienia i poza. W tym jest twój dom, twoje meble, twoje ściany, podłogi, sufity. Każdy zakamarek doprowadza czyste światło i to światło wzmacniam jeszcze miliardkrotnie. To jest takie światło, które wpada tą bardzo czysta biel i wszystko rozjaśnia, wszystkie zakamarki i resetuje wszystkie zapisy, jakie w domu były, gdziekolwiek. O jakichś ciemniejszych zabarwieniach, niskich wibracyjnych jest cały twój dom, jest piękne światło od piwnic aż po sam dach i cała przestrzeń. Teraz to światło rozchodzi się od domu na wszystkich sąsiadów, ludzi, całą przestrzeń, znajomych, przyjaciół, wrogów i wszystkich oczyszcza do zera. Rozejrzyj się i powiedz, jak teraz dom wygląda, cała przestrzeń, czy jest czysta, piękna? Chyba jest czysta. Dobrze. Piotruś, posprawdzaj dokładnie wszystkie zakamarki. Jakby jakiś kurz był. Dobrze. Józefino, daję tobie taki specjalny odkurzacz, który pozbiera wszystko. Daję ci do prawej ręki i ty teraz chodzisz po swoim domu i odkurz, tak jak się robi porządki. Ten odkurzacz wszystko wciąga do siebie, co jest zbędne, niekorzystne, tobie niepotrzebne. I co chcesz się pozbyć, czego nie chciałaś tyle czasu, co wszystko, po co przychodzi, by się pozbyć, ten odkurzacz wciągnie, a ty tylko kieruj. Daję ci takie specjalne okulary prawdy. Dostrajam je do wszystkich poziomów, a nawet poza poziomy. I teraz widzisz wyraźnie wszystko, co się chciało schować i tym odkurzaczem pozbieraj. Jak wszystko oczyści, że będzie jednym czystym, pięknym światłem, to wtedy mi powiesz. Chyba teraz jest jaśniej. Dobrze, pięknie. Ja wyłączam odkurzacz, biorę tą całą zawartość, zamykam, blombuję i nikt ani nic z tego się już nie może nigdy wydostać. To taką ciemną materią, zamykam tą ciemną materię, daję do słoneczka, słoneczko wielką mocą spala i już nie istnieje. A ty jesteś od tego wolna. Przyjmujesz, żeby to oczyszczenie tak zostało, jak teraz jest, w którym brałaś sama udział i wiesz, że nie ma nic. Pamiętaj, nic nie ma. Tak cały czas traktuj to wszystko. To jest jedyny sposób na to, żebyś sobie dała radę, a po pewnym czasie stanie się to twój naturalny stan. Nie rozmawiaj z nikim, nie przywołuj nikogo, bo jak teraz rozejrzyj się dookoła, że nie ma nikogo ani niczego, wszystkiego się pozbyłaś. Ja to zabezpieczam twoją przestrzeń i nikt ani nic nie może naruszyć. I tak już zostaje. Ja policzę do 5, ty się wybudzisz, ale nim policzę, ty zapamiętasz sobie to wszystko, że ten stan jest i go przyjmujesz na wszystkich poziomach. Wymazuje ci pamięć wszystkich twoich starych programów do zera. Kasuje, ich nie ma. Nigdy nie było i nigdy nie będzie. Ty ich nie będziesz pamiętała. Nie będą cię już atakować, nie będą przychodzić, bo ich nie było i nie ma. Przyjmujesz tak? Tak. Super. 1, 2, 3, 4, 5. Jesteś tu i teraz. Otwórz sobie oczy. I powiedz, jak się czujesz? No, dobrze. Masz ciszę w głowie? Tak. Zachowaj tą ciszę. Cały czas pamiętaj o tej ciszy, żeby ta cisza była. Nie ma innego wyjścia, kochana. Nie ma, naprawdę. Jeżeli ktokolwiek obieca ci, że coś więcej dla ciebie zrobi, oszuka cię. Nie daj się oszukać. Dotyczy to też moich dzieci. Wszystkich. Wszystkich. Rozumiesz?